Halo, halo, cześć, witajcie w kolejnym odcinku Prison Architect. No i dzisiaj budujemy dalej nasze najlepsze więzienie, które okaże się najgorsze. No, przełączamy się na scenę, dobra, mamy grę. Nie wiem, co my robiliśmy ostatnio. Dobra, blok więzienny, tak? Miałem dokończyć, dobra. Widzę, że oni tutaj prądu nie mają, ej. Jak oni prądu nie mają? Co? Prądu nie mają. Dobra, wybudujemy wam tutaj prąd. I przejście z psiarni. Tylko, że nie mam hajsu, zapomniałem, kurde, bo na drugim sejwie mam 1000 więźniów i 5 milionów hajsu. Kurde, no jeszcze mało mi dało. Dobra, to budujcie tutaj. To, że tak, bo ja bunk bedy ostatnio budowałem, plus te toaletki. Czekajcie, ale możemy dotację przecież wziąć. Dotacja, blok więzienny. Aha, mamy już wzięte. Blok więzienny B. 50 więźniów. Ale czekajcie, 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 czekajcie. Przecież my możemy podnieść do 50 więźniów dormitorium i wziąć tutaj, już jest. 50 więźniów. O. Mamy hajs, no. Trzeba myśleć, nie? Dobra, wodę mamy. Mamy wodę. To tutaj wybuduję to. Plus 3 kondensatory już na pewno. I tu będzie ścianka, więc gdzieś tutaj też wybuduję boiler. Dobra, na razie O, idealnie, widzicie? Budujcie na razie. I teraz tak. Ja obmyśliłem już. Weźcie ich tam pobijcie. Taktykę już obmyśliłem. Dobra, potrzeby. Ja chcę ogarnąć potrzeby, jakie my mamy potrzeby. Ciepło. Ciepło przede wszystkim. Tak, bo tutaj mamy. O kurde, jak zimno. Zatrzymajmy tutaj. Znaczy mogę, może chodzić w sumie. Cześć, gdzie my mamy rury najbliżej? O tutaj, dobra. To wybudujmy te rury dalej. Czy będą tutaj? Dobra. No i tutaj dajmy to. Oczywiście przyspieszmy. Oni tak się budować będą teraz, bo kurde, te rury głupie. Znaczy głupie, no. Dobra, dajmy tutaj na środku tego boilera. Tylko pamiętajcie, żeby nic nie szło po celach tutaj, bo oni mogą to rozkopać i tak dalej. Po co sobie problemy robić? Dobra, mamy. Co jest? Pobagowało się? Nie mówcie mi, że się pobagowaliście. Bo to nie będzie fajne. Dobra, tu rurę tą damy i tutaj damy taką kontynuację jakby rurki. Patrzcie teraz, co robimy. Robimy tak, że zapisujemy. Gdzie ja tu mam YouTube'a? Tutaj mam YouTube'a. I teraz ładujemy więzienie YouTube. I teraz się to poodbagowuje. Najprawdopodobniej. Tak, działa. No dobra, część działa. Widzę, że tutaj mamy wody zabrakło, kawałeka. To budujcie. Dobra, czyli mamy to ciepło załatwione i widać, że już tutaj po części to ciepło jest załatwione. Jeszcze tutaj, kurde, no i nie wiem, czy mi wystarczy tej rury. Wiecie co? Tutaj warto połączyć te rurki razem. Tutaj. Tylko, żeby one nie biegły w jednym miejscu. I teraz tak, ja na pewno nie dam rady. Nie dam radę, żeby tutaj do tego doszło, do kuchni. Nie? Czekać, do kuchni dojdzie najpierw. Niech dojdzie do kuchni. I sprawdzimy, czy da radę. Bo jak z kuchni będzie, to tutaj się da to łatwo zrobić. 10 tysięcy, więc tutaj widziałem chyba to. Mieliśmy. A i tych poza odcinkiem mówiłem, że dokończę tutaj. Te porobię, więc mamy. Dobra, drzwi trzeba powstawiać. Drzwi izolatki. Co wy się tu kopiecie? Nie, niemożliwe, żeby się kopił. Halo?
Troszek zresetuje. Coś jest nie tak. Dobra, damy im izolatki, wybudujemy. Izolatka, mamy trzy izolatki, dobra. Gdzie co? Coś tutaj, kurde, jest nie tak. A nie, dobra, kładą coś tam, rurki. Prąd mi najważniejszy jest. I woda ciepła. Czy tutaj potrzebowałem tego boilera? Dobra, na razie go zresetujemy, bo nie jestem pewien, czy ja potrzebuję ten boiler. Nie widzę, żeby mi był potrzebny tutaj. Mimo, że zapłaciłem, ale dobra. Dawać. Co wy chcecie, więźniowie moi? Odpoczynek, o kurde. Odpoczynek się robi, coś takiego. Właśnie ja z tym miałem problem, że musimy postawić po prostu stoły bilardowe. Oni sobie będą grać tutaj na dziedzińcu albo w świetlicy. Stoły bilardowe plus właśnie budkę telefoniczną. Widzę, że tutaj było miejsce na budkę telefoniczną. Więc dostawimy im tu kilka tych budek. A i hajsów nie ma, tak? Ale dobra, stoły bilardowe mam, jakby coś to nadal mam. 3, 4, 5, dobra. Dobra. Kurde, jak to głośno jest. Ściszę wam trochę. Dobra. Ja niech tu będą grać sobie później. Ej, mnie to naprawdę przeraża. Wiecie co? Zrobimy tak jeszcze raz. Może załaduję inne więzienie. A pokażę wam te moje więzienie największe. One się już trochę dłużej ładuje. Proszę bardzo, ponad 1200 więźniów prawie wygląda. I tak ono wygląda. Więc naprawdę ogromne więzienie. Dobra, teraz załadujmy tamto więzienie. I nie pójdzie. O, idzie. Oj. Idzie. Dobra, poszło. Nie, a kondensatory nie idą. Ej, halo. Buduj to. Oni nie mają wejścia, nie mają, zapomniałem. Dobra, kondensatory też damy. I damy im te rurki. Już niech budują tutaj. Instalacja obiektu hot water pipe. Brak trasy. Logiczne, że jak nie ma wejścia, to nie ma jak to zrobić, nie? Kurde, już tyle hajsu nie mam? Nie no. Czekajcie, ja mam podsłuch na tej budce, czy nie mam? Mam podsłuch, o fajnie. Podepniemy sobie podsłuch. Chociaż nie wiem, czy podsłuch coś daje. Nie widziałem, żeby coś tam było. Tutaj sobie wyżwirkujemy, ale to nas będzie źle wynosić. Uwaliło. Dobra, weźcie, zetnijcie drzewa. Jeśli ma. Nie mamy drzew. Dobra, przyjmiemy więźniów więcej. 70, damy 80. Teraz klikania będzie sporo. Dobra, 75. Dobra, będzie. Może tych trochę zmniejszymy. Damy więcej tych, bo za nich jest większa nagroda. 18 tysięcy za chwilę będzie. A czekajcie, możemy przecież wyburzyć ścianę tutaj. O. I mamy trasę. Zapomniałem. Kurde, jeszcze jakieś kombinezony zakupili. No co za zjebie. Budować to wszystko. Aha, nie mogę tego nawet naprawić. Spoko. Ale pralnię mamy, tak, mamy pralnię. Widzę już od razu, że oni chodzą po po trawniku. Tutaj trzeba trawnik ten będzie zamienić na te płytki betonowe. O, tak zrobimy. Będzie pięciokratkowe przejście, więc spoko, powinno być.
Dobra, mamy, włączamy. A czekajcie, jest włączone, tak. No właśnie, jest włączone, tylko kabli nie ma. Pomijam się z kablami. Rozmontowujemy kable. Dobra, i teraz tak, podpinamy się. Rozmontujcie. One jak rozmontują, to będzie mi się tutaj pojawiać kabel po odświeżeniu. Nie? Kiedy on się mi się pojawia? Wody też nie mają. Teraz właśnie. Ale rury mamy, widzę, do wody. Ale kabli nie ma. O kurde. Dobra, kolejny blok, blok więzienny. Kolejny. To będzie na ile więźniów? 100. O, zablokuj dostęp do kradzionych narzędzi i do kradzionej broni. Dobra, to zrobimy. I teraz to się robi tak, że po prostu przeszukanie robimy. Ja sobie zresetuję, dobra. I dawajcie. Jak przeszukają, po prostu wszystko przeszukają, to wtedy dostajemy pieniądze. Już nawet narzędzia mamy zablokowane, bo nikt nie miał. Broń jeszcze tylko mają. Nie wiem, kija miał ktoś. Jak wszystko po prostu znajdziemy, to wtedy sobie. To wtedy dostaniemy pieniądze. O, właśnie, mamy pieniądze, więc już. Dobra, niech nie szukają. To nie jest potrzebne. Więc z pieniędzmi będzie tak na początek właśnie problem taki pewien. Dobra, kabel tutaj i kabel tutaj. Dobra, budować. Przynajmniej tyle dotąd, żeby po prostu załapać ten kabel. Teraz potrzeby. Ciepło jeszcze coś tam jest. Dalej z ciepłem. Ale nie, ciepło mamy. Widzę, że mamy tutaj 20. Tutaj mamy no, normalną temperaturę. Jeszcze zwykły tryb drzwi. To wtedy jest po prostu tutaj się będzie zwiększać temperaturka. Czy nie? Dobra, ważne, że mamy już tutaj ten nasz. Jak to się nazywa? Grzejnik, o. Dobra, tutaj widzę, że też mamy w miarę dobrze. No, tutaj 17 stopni. Damy im tutaj ten radiator w rogu, tak żeby było, można ogarnąć, gdzie rurki położyć. Dobra. Dobra, jak oni śpią, to jest oczywiście nie mają żadnych problemów, więc fajnie. Odpoczynek, higiena. Higiena, O kurde. O kurde. Muszę budować szybko blok więzienny. Ile to cela zajmuje? 4 kratki, czyli tak, tutaj będzie ta. 4, 5, tak? Tak, 5. Czyli tutaj muszę wybudować sobie. Dobudować. Za dużo? Chyba za dużo, no. Ja tu sobie chyba zaznaczyłem wtedy. 3. Czekajcie, będziemy mieli. Tak, będzie dobrze. Dobra, budować to szybko. Oczywiście te prądy szybciej. Co jest z tym? Co jest z prądem? Co oni porobili tutaj? Gorzej niż w Polsce budują. Dobra, ale to nie jest ważne, niech budują. Dobra, i co tam dalej mamy? Mamy. Teraz tak, po łazience damy dziedziniec. Później praca. Jeszcze raz praca, później tak, damy łazienkę przed spaniem, później damy posiłek przed łazienką. Może tutaj dziedziniec, a tutaj damy czas wolny. O tak, żeby było po prostu lepiej trochę. A i nie musimy łazienki aż tyle dawać. To damy jej tak, tak. I tutaj damy czas wolny. No, coś takiego będzie dobre. I tutaj też nie musimy w sumie łazienki tyle dawać. Więc opóźnimy trochę posiłek. O właśnie, dobra. No oni, czekajcie, a gdzie ja miałem robić te. Do mycia się. Stacje. Tutaj chyba, albo tutaj na górze. Dobra, przyjechali kolejni więźniowie. Fajnie, pięknie. Pięknie. Dobra, tutaj mamy już prąd. Teraz tak, strażników by się jeden przydał. Może dwóch damy. I nie mamy strażników, widzę. Dobra, możemy dwóch zatrudnić, niech tutaj będą. I dobra.
To jest tak, nie mamy zbytnio pieniędzy. Okej, okay, i mamy pierwsze, chyba to było pierwsze, że musimy. Pierwsza taka. Nadzwyczajna sytuacja, że tak powiem, że musimy usunąć po prostu teraz pokoje odwiedzin w tej sytuacji, nie? I tyle. I koniec, nie? Tutaj się zaliczyło, i przez tyle czasu nie możemy ich posiadać. Więc to jest przykre. Naprawdę, bardzo, bardzo przykre. Dobra, dajcie mi tu drzwi. Okej. Okay. Dobra, więc tak. Robimy kolejne cele i za chwilę będziemy myśleć dalej, co robić. Dobra. 15 minut, więc spokojnie, za chwilę ma być live, to poczekamy chwilkę. Dobra. No to dość szybko idzie. Dobra, czy ja na górze robię łazienkę, czy na dole? Czekajcie, jak my mamy ten harmonogram, pójdzie o dziedziniec. Dobra, to tutaj zrobimy. Zrobimy dobudówkę. 12 na 17 niech będzie. I tutaj oczywiście zburzymy ściany. Później, niech oni tam budują najpierw. Budować. Tymi ścianami pójdą. No, zaznaczyłem im, co mają budować, a oni i tak robią, co chcą. Jak tak można? A, oni tędy muszą iść. Tutaj nie ma żadnego przejścia. Wiecie co? Dam im tutaj przejście. Tutaj im dam przejście. Niech oni idą. I wysypiemy to żwirkiem. Dobra, mimo że trochę kosztuje ten żwirek, ale jednak chcę takie miejsce mieć, gdzie będę wiedzieć, że coś tam jest. Dobra, teraz tak, wyburzymy te ściany. Zjebaliśmy. Znowu. Dobra, budować te ściany. Uciekają, no, przecież. Dobra, kupiłem tych dwóch chyba strasznie. Dobra, 24 tam, nieważne. Dobra, mamy prawie skończone, dawaj budować to. Trochę zjewałem, bo nie mieliśmy ogrodzonego tego. Ej, nie mówcie wy mi, że już tam chodzicie. I teraz tak, przydałby się patrol z psami, jak widzę, że już tam wychodzą. Tutaj będzie sobie chodzić na zewnątrz z pieskiem, pan. Więc mamy trzech piesków, potrzeba nam jest, a mamy dwóch przewodników. Dobra, jeszcze jednego damy. On sobie niech chodzi tutaj, niech sobie chodzą. Tutaj ich głównie chciałem, żeby chodzili, bo oni będą mi pokazywać, jak będzie jakiś podkop czy coś. Dobra, wiecie co? Wybudujemy sobie tutaj już to ogrodzenie. Wybudujemy sobie tutaj. I tutaj damy drugie przejście. A tutaj damy drugie przejście. Tak już na wewnętrzną stronę. Dobra, oni ich ogrodzenie budują, więc jakby ktoś uciekał, to nie może tędy uciec, tylko musi tam dopiero lecieć. A tam też nie będzie tego skończonego. Dobra, wybuduje się? Chyba tak. Dobra, poszło. Sorry, nie macie gdzie uciekać. Sorry. Przykro mi bardzo serdecznie. Polecam się na przyszłość. Dobra, i tutaj będziemy musieli dać natryski. Dam ich na razie tyle. Tutaj by boiler się przydał. Tutaj. Zrobimy taką strefkę, mini strefkę. Ile ten boiler zajmuje w sumie? Dwie kratki chyba, nie? 2 na 2, coś takiego, ta. To obsypiemy to żwirkiem i tutaj wybudujemy jeszcze ogrodzenie do tego, dobra. Czy ja tak chciałem robić to? Nie, ja tego tak nie chciałem robić, ale dobra. Zrobimy im, już trochę przemyślałem to i zmienimy trochę plan. Inaczej chciałem zrobić to.
No oczywiście oni tu potrzebują wejście, więc zbudujmy im wejście. I teraz tak, potrzebujemy wody, więc o, wodę tutaj mamy, więc kurde po kablu. Nie lubię wtedy, bo wtedy się może coś tam stać. Dobra, budujemy wodę. I dobudowujemy ciepłą wodę. Dobra. Teraz tak dalej, tutaj tą łazienkę zaznaczymy. Niech mają, a to tylko natryski wymaga, więc tutaj nawet wielkości nie potrzeba. Dajmy oczywiście kratki te odpływowe. A i to potrzebuje mocy, dobra. To nie tak, a tak. Już się ktoś myje. Nie dość, że dopiero co zbudowane, ale się myją. Dobra. 13 więźniów zgłasza problemy na 75. Teraz chyba to spadnie. Rodzina, odpoczynek, ćwiczenia. Ćwiczenia, właśnie. Ćwiczenia to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. No i potrzebujemy po prostu ławek do ćwiczeń. Jak oni przebywali w celi tymczasowej, to oni tam posiadali te ławki. A tutaj, jak przebywają, to nie posiadają tych ławek. Tutaj posiadali ławki, telewizory. Radio bym mi tu jeszcze wsadził. Radio. Radio też pomaga. Tak? Wszystko, 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 wszystko dobrze. Dobra. Dobra, oni sobie tam lecą. A my zaczynamy chyba. Dobra, tutaj dalej, dalej. Jak wy budujecie, no? No, ani wody, ani prądu nie ma, no. Teraz, czy mamy to na 100 więźniów inwestycje? Nie, nie mam dotacji, więc tutaj czy wojna narkotykowa znajdzie się... To nie, to jeszcze za mało mam tych naszych rzeczy. Ale dobra, damy tych więźniów, nie? Że 100 potrzeba. Bo ich to tutaj będzie łatwo zaliczyć, dopóki pieniędzy nie zabraknie tak naprawdę. Ale oni będą nam cały czas pieniądze dawać. Jeszcze coś zaraz ogarniemy, żeby było po prostu tych pieniędzy nie tylko tutaj, żeby było na plusie. Nawet jak na minusie, to będziemy mieli dodatnie soldo. Nie, nawet jak będziemy nic nie robić, tylko będą strażnicy chodzić. To i tak będzie nam tutaj się zbierać pieniądze. Mimo, że na minusie powinno być. Ale wybudujemy warsztat, coś takiego, co nam więźniowie będą produkować rzeczy, które będziemy mogli po prostu sprzedać. Gdzie ten eksport? Tutaj jest ten eksport i tutaj będą przenoszone te rzeczy. Dobra, jak tam potrzeby te? Higiena, żywność, 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 powiadacie. Halo, średnie, średnie. Tutaj im damy 40%. Dobra, jak ich ma być więcej, to by się przydało, żeby zrobić też więcej tutaj przejścia. Dobra. Dobra. Ołki. Budować. Halo. Dobra, dwóch strażników puścimy. A tu nie ma już wody, powiadacie. Kurde, no nie za fajnie. No niestety początki takie są, no. Co by tu powiedzieć. Dobra, 100 więźniów mieliśmy zrobić, tak? To robimy 100 więźniów i kończymy odcinek. Dzisiaj będzie oczywiście... Nie, 23 minuty. To. Ja myślałem, że mamy trochę więcej. 48, no. 4 zabraknie więźniów. 4 więźniów zabraknie. By was coś czyściło. Oczywiście wiem, że teraz będzie 104 więźniów, ale ja mówię, jakby było inaczej, nie? Tak by było, no tak by było po prostu i nic to nie zmieni. Dobra, tu mamy te kibelki, to damy dalej. No. Dobudujmy. No i tu się biją, no. Nie wierzę normalnie. Biją się, kurde no. Wiecie co, mamy uzbrojonych strażników? Mamy jednego, tak? A możemy mieć nie, mamy dwóch, tak? Gdzie jest tych dwóch niby rozmieszczonych?
Tutaj jest dwóch. To zabierzemy tutaj jednego, bo oni na łazience się często lubią bić. Nie wiem dlaczego. Ale lubią się bić po prostu, no. W sumie nie wiedzieli dlaczego to mi to nie poszedł, nie? Rodamy i tutaj tak jeszcze. I jednego jeszcze strażnika dopiszemy. I tutaj będzie kolejny strażnik. I tutaj będzie jeszcze jeden strażnik. Dobra. Dobra, oni tu się będą bić. Czy ja mam paralizatory dla wszystkich tych? Mam. A co jest wymagane, żeby... Pokój szkoleniowy jest wymagany, żeby móc te paralizatory dać im. Tu jest potrzebny kurs. Kurde, no, pozabijali się. Co za debile. A bo my chyba gangi mamy tutaj, tak? Był jeden gościu, drugi gościu. Mamy czterech ludzi z gangu, no. Więc tutaj, kurde. Może nie być ciekawie. Może nie być ciekawie, ale to nie jest najważniejsze. Dobra, zwiększymy maksymalną ilość więźniów do kolejnych. Kolejne dormitoria damy. No i mamy zaliczone zadanie. Dziękuję bardzo serdecznie. Polecam. Na razie. Do widzenia. Tak, mam 30 ileś tam tysięcy, więc spoko. I teraz tak, ja bym oddzielił, dobra, mam tutaj pralnię, tak? To ja bym to zrobił tak, żebym tutaj skosił to, bo by trzeba było pozamykać tutaj w tych miejscach te przejścia. W sumie tu nie jest potrzebne to przejście otwarte, no właśnie. Oni jak będą chcieli ich przenieść, to sobie przeniosą ich i tak, i tak. Tutaj mam olbrzymie ambulatorium, której by się tutaj przydało przejście. No co wy odjebujecie? Wejdźcie tam. Strzelać. I... Co to ma być mi? Strzelać do nich. No dobra, damy tą setkę. 112 nawet możemy mieć. O! Dobra, damy mniej trochę tych, mniej tych. Nie, dobra, więcej tych, a mniej tych. Tak chciałem. I więcej trochę tych, jak widzę. Też żeby były pieniądze. Dobra, weź tutaj, daj mi przejść tutaj. Ok, oni tutaj sprzątają, dobra, dobra, fajnie, pięknie. Teraz tak, nie skończy się praca. Albo nie, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Budujemy, budujemy betonowy budynek. I budujemy tutaj olbrzymią strefę. Tutaj. I tutaj. Budujemy olbrzymią strefę. Czyli tak, pralnia będzie tutaj, tutaj myślę, że jakiś dział pocztowy, a tutaj będą 3 albo 2 warsztaty. Tak? Tak. Wiem, że też jest coś takiego sklep. Będziemy ogarniać. Wiecie co? Sklep mogę teraz ogarnąć. Niech mi trochę kupują, bo oni mają, więźniowie mają, patrzcie teraz. Mamy wywiad, gangi. A, dobra, oni mają po zero te gangi, ale dobra. A to jest głośne. No, to jest bardzo głośne. Dobra, i wybudujemy im tutaj po prostu jakiś ceglany budynek. Takiej wielkości. Nie, jeszcze jedną kratkę. Dobra, na razie tyle dam. Niech będzie. Taki budynek ceglany. Tutaj możemy też dać więcej. 2, 4, 6. To easy peasy. I teraz tak, damy im tutaj, damy im to. Ten chody. Płytki betonowe. I dam im tutaj tak. Drzwi więzienne tutaj. I tu będzie sklep. Już ogarnąłem, o co chodzi z tym sklepem. Więc fajnie. Fajnie, 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 pięknie. Trzeba budować to szybciej, a nie to. Tutaj zostało tak naprawdę kilka kawałków, ale dobra. To niech budują. Będzie lepiej. I teraz tak, z kuchni się połączyć, czy... Czy stąd? Ile my tutaj mamy tej energii? Dobra, możemy jeszcze kondensatory dołożyć, bo w kuchni widzę, że tyle samo. O, minus jeden, nie? Tyle samo. O to chodzi. Jest kondensatorów, więc spoko. Dobra, i mamy coś takiego. I teraz dajemy sklep. Więc oni będą wydawać pieniądze, które zarobili. I potrzebujemy tak, stół. Dwa stoły. Damy. I uwaga, półka sklepowa. Teraz tak, dwa, a tutaj jak damy tak,
A 5, dobra. I jeszcze do tego tutaj widzimy przyległa do pomieszczenia i tutaj potrzebujemy coś takiego jak lada sklepowa, przyległe do pomieszczenia. I tyle. Ile my już możemy tutaj zatrudnić osób? 4 miejsca pracy. Spoko. 4 miejsca pracy, trochę mało, ale damy radę. To będzie taki pojedynczy sklepik malutki. Jak widzimy, mamy sklep i tutaj będą sobie więźniowie pracować. Ci więźniowie nasi. No i fajnie. Dobra, tutaj niech jakiś patrol też wchodzi do środka, bo się zawsze przyda. Tutaj im trochę skosimy te przejścia. Tutaj też im skosimy. A w sumie w stołówce powinien być ochroniarz. Damy dwóch. Na razie, nie, dobra, na razie mamy mało tych ochroniarzy, więc tutaj nie przesadzajmy. Dobra, widzę, że tutaj też prądu nie ma. Dobra, jak mamy tyle pieniędzy, to by się coś takiego przydało jak wykrywacz metali. Mam 30 minut, więc za chwilę będziemy kończyć. Wykrywacz metali. I teraz tak, budujemy po prostu sobie tutaj przejście. Dobra, budować. O nie, już poprzynosili tutaj. Teraz tak, tutaj by się przydał jakiś system monitoringu. No niech będzie ta kamera. Żeby tu było widać, co tutaj jest. I oni tu przynoszą, kurde, tego. I to będzie całe zapchane niestety. No te artykuły sklepowe przyjeżdżają cały czas. No, ile nam tutaj działka kosztuje? 80 tysięcy, bo to jest największa mapa jaka jest, bo są mu też małe wielkości, średnie i to jest największa właśnie. No znowu artykuły, no was coś chyba. Co wy tu robiliście? Ej, co było przed chwilą? Łazienka, tak? Ej, halo, 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 halo. Dobra, dystrybucja prania, dystrybucja żywności. Tutaj nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Ja tu stołówki nie mam? O, żeż mordę. Nie mam ani kuchni, ani tutaj stołówki ustawionej. I stołówka. O, żeż mordę. I potrzebuję kucharzy kolejnych. Damy czterech na razie. No kurde, no. No nie fajnie, nie fajnie, fajnie, nie fajnie. Dobra, wy tutaj róbcie. No nie fajnie, nie fajnie. Naprawdę nie fajnie. Dobra, mamy jakiś podgląd, co tutaj się dzieje. Patrzcie, ile to jest tego. Więc bardzo, bardzo dużo. W sumie bez kamer? Kamery są tylko potrzebne, jak mamy tą grozę wojny. Czyli jak nam tutaj takie właśnie, jak nie widzimy, co tam jest w środku. Bo tutaj nie widać osób, które są w środku. Nie, patrzcie, teraz znikł kucharz. Kucharz oczywiście tam pokazuje, ale lekarze też pokazują, tylko mało. Najwięcej też strażnicy nam pokazują. Jak widzimy, tak się zaciemnia i tutaj więźnia byśmy nie widzieli już. Żeby wam to zademonstrować. Ludzie po prostu znikają, nie? Już nie zademonstruję wam tego chyba. O kurde. Ot wy kurwy. Pies. Pies, miałeś, panie pies, miałeś tutaj pilnować straży. 30 dam. Dobra, złapany. Ale ja i tak sobie już kupiłem, żeby było. I gdzie to do mnie doprowadzi? Gdzie mam tunele, ale psy miały tu chodzić. Właśnie, psy miały tu chodzić. Aha, to by psy tego nie złapały. Widzicie, potrzeba jest ogrodzenie. Dobra, widzę, że psy by tego nie złapały, więc lepiej te patrole zwiększymy dotąd. Tylko odetniemy tutaj kawałek ten. Tutaj widzę, że źle zrobiłem. O, tak zrobimy, dobra. Dobra, oni tutaj niech te tunele usuwają. Szybko. No kurde, no już. Nawet nie wiedziałem, że tu będą uciekać. Chcieli już. Wybudujemy im mur po prostu. I tutaj zakończymy i nie będzie się dało jakoś tędy przejść. Oni już ci lecą tutaj do budowy. Nasi panie majstrowie.
Panie majster, buduj tam szybciej, a my kończymy ten odcinek. Ja sobie zapisuję za chwilę, a my się widzimy w kolejnym odcinku. Oczywiście łapeczki możecie zostawiać. Tak, łapeczki możecie zostawiać, także subskrypcje. I napiszcie komentarz na dole, oczywiście subskrypcja. Tu. Nie, tu. Tu subskrypcja i tu łapeczka, więc pozdrawiam, na razie.